Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Świadinusa. Tu znowu taki jeden mruczek siedzi, to jest taka godzina, że ja po prostu nie dam rady bez, bez niej nagrywać. Dzisiejszy materiał. Dzisiejszy materiał będzie mm, troszeczkę inny niż ostatnie powiedzmy dwa albo trzy, bo dzisiaj będziemy sobie coś poradzić, będziemy sobie radzić trochę, mianowicie postaram się pokazać jaki sposób można zainstalować sobie Flatpaka w Ubuntu i 20.04 i 21.04 i w 21.10 i w 22.04 tak tym nadchodzącym pokażę wam jak to sobie postawić a po drugie de facto można powiedzieć najważniejsze jest program istnieje program który bardzo bardzo ułatwia nam instalację rozszerzeń GNOME, tak zwanych, dzięki którym może mieć naprawdę fajne, przydatne rozszerzenia, dodatki na pasku, dodatki, nie wiem, typu, no różnego rodzaju, co ja tu będę mówił, zobaczycie zresztą sami. Programik jest naprawdę bardzo przydatny, myślę, że jego instalacja nie będzie sprawiała wiele problemów, z tym, że Flatpak może się bardzo wielu osobom przydać, jak wiadomo w Ubuntu 2004 i w górę, Canonical postanowił sobie tutaj Zablokować instalację Flatpaka w ich sklepie Snap, bo to już nie jest GNOME Store, tylko to jest sklep Snap. Dlatego musimy sobie osobno doinstalować sklep software Ubuntu, tak zwany do tego plugin 1. Dodać repozytoria Flatpaka. Zrobimy to. Myślę, że nie będzie, że każdy sobie poradzi, który będzie miał ochotę na to. To robimy w Ubuntu, mianowicie co do innych dystrybucji. Program ten można bez problemu pobrać sobie na przykład z repozytorium, czy to Flatpaka, czy to skompilować z kodu źródłowego, ewentualnie w przypadku na przykład Manjaro, Archa i podobnych pochodnych. Możemy pobrać go sobie na przykład z Aur. Jest taka opcja jak najbardziej. Co jeszcze, słuchajcie, jeżeli macie na przykład, nie wiem, Bedore, jeżeli macie na przykład, nie wiem, Minta, cokolwiek innego. To bez problemu macie obsługę Flatpaka, więc instalację Flatpaka możecie sobie, że tak powiem, pominąć, bo to już macie po prostu w systemie, wystarczy to włączyć, tak? Tak to mniej więcej wygląda. No dobra, nie będę przedłużał, przejdźmy sobie do stronki informacyjnej o tym programie, pokażę Wam, pokażę wam co i jak, pokażę Wam również repozytorium na GitHubie, repozytorium tego programu, skąd się na przykład kod źródłowy, jak ktoś ma ochotę tego sobie przeglądnąć albo rozwidlić albo cokolwiek innego, no a potem przejdziemy sobie na żywy sprzęt, bo robię to na żywym sprzęcie, na Ubuntu 2204 20 alpha działa, działa, o dziwo działa. Pokażę Wam jak to po prostu się instaluje, jak to działa i co ten program potrafi. Zapraszam. No więc mój materiał powstał na podstawie artykułu. Z, o, z czego, z oczywiście, oh my god, Ubuntu. Świetna stronka z nowościami ubuntowymi polecam. Chodzi tutaj, oczywiście, o Extension Manager, się to nazywa Gnome Extension Manager. Świetna aplikacja, tak jak powiedziałem. Tak to więcej sobie tu wy, wy, wygląda. Po prostu dzięki niej nie musicie używać przeglądarki do ustawiania rozszerzeń. Do, do, do dodawania rozszerzeń na przykład ma również możliwość konfiguracji itd. więc naprawdę jest to bomba polecam się zapoznać z tym artykulikiem jest po angielsku ale wiadomo jak ktoś ma chroma albo coś tam innego ewentualnie zna angielski to albo tłumacz w ten sposób, dziękuję i, i ten tamten też dobra słuchajcie oficjalna strona jeżeli chodzi tutaj o github'a to rozszerzenie jak najbardziej znajduje się tutaj na githubie no już się powtarzam tak to mniej więcej słuchajcie wygląda, tak to się prezentuje, macie informacje co, gdzie i jak. Jak to wygląda, instalacja z, git, z tego z tak jak powiedziałem e, Musimy sobie na przykład na Ubuntu postawić od zera praktycznie obsługę FlatPaka Co dzisiaj zrobię dla Was, tak, pokażę Wam jak to należy tutaj ogarnąć e, Powiem to w ten sposób, niektóre dystrybucje mają to już po prostu zrobione możemy. możecie sobie przejść na FlatPaka I tutaj macie taką fajną stronkę, ona będzie w podpisie flatpak.org przez setup. Tutaj macie teoretycznie informacje o wszystkich Linuxach, o bajce na przykład do Raspberry Pi i tak dalej. Jak się instaluje flatpak, Nie ma problemu, tutaj takie informacje są, ale bierzcie pod uwagę jedną rzecz, że tutaj w przypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, w przypadku Ubuntu 20.04 i wyżej, zna, znaczy Canonical pokazał taki jeden środkowy palec, tak. I już tam nie ma GNOME Software, tylko jest Canonical Snap Software, więc musicie sobie dodatkowo obsługę flatpaka zainstalować, tak? Pewnie znowu się powtarzam. Dobra, to co robimy, słuchajcie, kochani, dobrzy ludzie, to przechodzimy sobie na nasz sprzęcik. Na nasz żywy sprzęcik, proszę bardzo. Jesteśmy już na naszym żywym, pięknym, fajnym sprzęcie, słuchajcie, tutaj, tak? Ubuntu 22.04 Alpha, tak? Sobie postanowiłem go jeszcze wykończyć trochę i zainstalować tutaj parę rzeczy. Co należy, słuchajcie, zrobić? Po pierwsze, przejść sobie na przykład na stronkę internetową, jedną, drugą, trzecią. I wklepać parę komend do terminala. Ja wiem, z o jezu znowu terminal, będzie nerdosko, będzie dramat, tragedia. O nie, nie, ja idę z powrotem na mój kochany system. Przeklejcie parę kurde linijek i spokój. No. <grywy> Dobra, koniec robienia sobie kerneli ze wszystkiego wszędzie i jak popadnie. Słuchajcie. Z tej strony, przepierdzielamy sobie trzy komendy de facto, tak. W przypadku Ubuntu 18.04 do 21.04, można przetleić sobie to repozytorium tutaj, tak. Tą komendę sobie można spokojnie przetleić, dlatego że to repozytorium dodatkowe Flatpaka ono obsługuje jeszcze to Ubuntu. Natomiast moje 20, znaczy moje. Moją Alfę 2204 nie obsługuję, więc nawet tego nie, próbuję, nie będę próbował robić. Potem drugą komendę robimy taką, potem trzecią komendę robimy taką, tak ta trzecia komenda akurat nam instaluje GNOME Software czy oprogramowanie GNOME łącznie z pluginem do kompletu, obsługę flatpaka do kompletu i całą resztę. Na końcu wklejamy sobie to do konsoli. Ja Wam zaraz to pokażę. De facto już mam to zainstalowane, ale może się uda jeszcze raz to zrobić, tak? Jak już to sobie wkleimy, te trzy linijki, 4, no dobra, trzy, bo jeżeli macie, powiedzmy Ubuntu tam 20.04, to instalujemy sobie to, instalujemy sobie to i na końcu dodajemy to, po czym robimy restart komputera, żeby to wszystko nam, że tak powiem, zaskoczyło, słuchajcie, tak? Odpalmy sobie tutaj piękny nasz kochany terminal Ubuntowy. Yy, powiększymy sobie tu czcionkę czyli troszeczkę żeby coś było de facto w nim widać i teraz tak Ja wracam sobie do historii bo tutaj już mam parę rzeczy zrobionych Po pierwsze yy, należy zrobić update systemu czyli sudo apt update robimy wykonujemy to jest obowiązkowe powiem to tak Jak widzicie mi tutaj się wyłożyło oczywiście repozytorium pepe a launchpad ponieważ nie ma do jemy to Jamie, Jamie, Jellyfish, jak to się tam nazywa, to to cudo. To nie ma tutaj po prostu opcji, żeby to repozytorium istniało. Do starszych wersji Ubuntu łącznych chyba z 21.10 nie ma problemu, więc tutaj u Was wszystko ładnie przejdzie, będzie działać i bomba, tak. Kolejna rzecz, którą należy tutaj sobie za zrobić, to jest Sudo apt Install. Możemy tu sobie dołożyć jeszcze do kompletu, znaczy możemy, no przydałoby się, tak, wpisać sobie Flatpak. Gnome software, plugin, bla bla bla, to jest ok. De facto to chyba będzie tyle. Instalujemy. Ja to już mam zainstalowane, dlatego mi się pluje, że już to jest tak. Kolejna rzecz, którą należy tutaj zrobić: Flatpak Remote ADD. Tyż to wklejamy, wklejemy, to wpisujemy. Dajemy. Tak. On nam sobie nam doda, bla bla bla, bla bla, bla przemieli. I co robimy? Update systemu. Sodo apt. Update, słuchajcie, to jest potrzebne jak najbardziej. Okej, okay, słuchajcie, a sobie zrestartujemy kompa, tak? No to teraz możemy sobie zacząć instalować nasze piękne rozszerzenia. Możemy to zrobić za pomocą GNOME Software. Dajemy sobie GNOME i mamy tu oprogramowanie GNOME. To będzie nasz sklep, niby wygląda tak samo jak Snap, ale to nie jest Snapowe. E, cudo, piękne i tak dalej. I tutaj wpisujemy sobie Extension Manager. Extension... XT może być tak. Proszę bardzo, i będzie manager rozszerzenia. Ja to już mam zainstalowane, dlatego święty spokój. I co widzicie, pojawił nam się tutaj FlatHub. I możemy sobie tutaj z FlatHub'a to instalować oprogramowanie od teraz bez najmniejszego problemu, tak? No to co robimy? No to odpalmy to, uruchommy sobie ten programik. On tak wygląda. Prosty, naprawdę sympatyczny, jest ok. Vitals to jest rozszerzenie górne, które ja sobie po prostu zainstalowałem. Jak widać, można sobie włączać, wyłączać dowolne rzeczy tutaj, czyli kąki, czy inne rzeczy, prawda? Tutaj są standardowo i teraz żeby dodać sobie jakieś rozszerzenie na przykład to już nie musimy kurde iść na przeglądarkę dodawać tam pluginy do przeglądarki obo, o, osobno dla Chromium, Chrome osobno dla Firefoxa, bo dla Cudawianki tu w możemy sobie po prostu wybierać dowolne rozszerzenie ewentualnie je szukać tak jak widzicie mamy tutaj również informacje co jest wspierane, a co nie jest wspierane na naszej wersji GNOME. To jest bardzo ważne dla wielu, wielu osób, tak. I trzeba sobie o tym pamiętać. Dajmy sobie tutaj Removable Drive Menu, na przykład zainstalujmy, tak. Proszę bardzo. Szybko i naprawdę cholernie przyjemnie, powiem to tak. Możemy sobie tutaj, no rzeczywiście, dajmy sobie tego Blur shell, na przykład, tak. Blur, blur Provider, widzicie, że tu sporo jest niekompatybilnych, ale mamy tutaj na przykład... GNOME Shell Blur, a spróbujmy, zobaczymy czy się nie wywali na przykład. Zainstalowane teoretycznie chyba tak. Dokładnie. Przejdźmy sobie tutaj. No i dodało się, proszę bardzo, mamy Blur masz shell i mamy removable drive menu. Gdzie to Removable Drive menu mamy? Włączmy sobie to. Drive menu gdzieś tu powinno być. Jestem ślepy gdzie ono jest. Tu gdzieś się chyba pojawiło, chyba że nie. Słuchajcie, to mogą być problemy, tak? Dlatego, że no, no to jest niewspierana wersja teoretycznie Ubuntu, jakaś taka dziwna i w ogóle. 41 jest wspierane, jeszcze macie informacje co jest wspierane, co nie jest wspierane. Dodatkowo autor nam tutaj doda yy, te obrazki z tego screenu, w ogóle z tego wszystkiego, więc naprawdę będzie fajnie. Blur My Shell, dajmy sobie, proszę bardzo. I co tu możemy zrobić? Dajmy sobie, nie wiem, sigma, cokolwiek się, tu się coś dzieje w ogóle, gdzieś. O, widzicie, tu się pasek zmienia na przykład. Takie fajne można sobie rozszerzonko zrobić. Wyłączyć całkiem pasek, ewentualnie go roz, roz, teges, tamteges. Tu mamy do dasha naszego kochanego, nie wiem co to znaczy, dash. To też powinno działać, ale chyba nie do końca to wszystko tutaj ładnie działa. W każdym razie, Działa, tak? Takie proste, słuchajcie, rozszerzonko można sobie tutaj dodać i ono naprawdę nam ułatwi, dużo, dużo będzie nam łatwiej z tym wszystkim działać, jak widzicie możemy sobie tu ogarniać rozszerzonka, proszę, tak? A dodajmy sobie jeszcze jedno, zobaczmy tego słynnego dash to dock, tak? Dash to dock, ciekawe czy to będzie, jest wspierane, popatrzcie się, mamy dash to panel, ewentualnie dash to dock, zainstaluj, pyk. Piek. I to jest instalacja rozszerzeń od teraz, proszę bardzo. Elegancko możemy sobie tutaj temat ogarnąć. Dasz tu dog, tak. No i możemy sobie tutaj zmieniać, ograniczać, dodawać ikonki mniejsze, większe. Kto tam chce, na przykład, w jaki sposób można sobie to ładnie ogarnąć. E, słuchajcie, kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że ten program Wam się przyda, że w ogóle instalacja flat hpa, znaczy flatpaków w tym Ubuntu, to niektórych jest zainteresuje, bo nie każdy chce używać tych Snapów, różnie z tym to bywa. Tak jak mówię, Ubuntu zablokował, znaczy Canonica zablokował po prostu całkowicie instalację w nowych wersjach Ubunciaka Flatpaków, ale jak widać, można sobie to po prostu obejść i to normalnie potem działa. Zawsze możemy wejść sobie na przykład potem na stronkę tutaj, proszę bardzo, na Flathub. Flat Flathub Apps, zobaczmy sobie. I w ten sposób instalować oprogramowanie naszego naszego pingwinka, jeżeli mamy setpaka zainstalowanego oczywiście, tak? Proszę bardzo, w ten sposób nam to wtedy tutaj działa. Minecrafty, nie Minecrafty, gnomy cuda wianki możemy sobie nie ma. Wycofali albo uwalili, tak? Mamy tutaj proszę bardzo. Mamy tutaj na przykład gimba. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I tak to słuchajcie, działa. extensions Manager na Ubuntu. Mam nadzieję, że wam się programik przyda, że wam się w ogóle filmik tam przydał do czegokolwiek, tak? I co? Słuchajcie, zobaczymy się w takim razie w następnym filmie. Mm, I tyle. Dzięki za wszystkie, za całą pomoc, za lajki, komentarze i w ogóle wszystko, wszystko za, za wsparcie kanału. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się cieplutko. Miłego, miłego weekendu. Pa, pa. Cześć.